Dzień dobry wszystkim, witam was na już Noce z Dalej. Mamy wtorek, może to słychać po moim głosie, ale mnie wczoraj tak zawalił katar, że ja w ogóle nie wiedziałam nawet co zrobić, ledwo mogłam gadać. Ale mówię, dzisiaj już się do was odezwę, o 20 w ogóle mam fryzjera, miał być o 9, ale mi go przełożyli przed sekundą. Słuchajcie, taka nostalgia, wracamy do nauki zdalnej, ze sobą mam tutaj śniadanie, czekam teraz na angielski, jeszcze nawet nie wiem gdzie, na jakim zespole. Naprawdę osoba, która wymyśliła to nauczanie zdalne dosłownie 3 dni. Jutro w ogóle, nawet jutra nie liczę, bo mam wigilię klasową, o czym wam później też opowiem. Taki harmider jest, wiecie, nikt nie wie właśnie, gdzie są lekcje, jak, co robimy. No nie wygląda to za ciekawie, szczerze mówiąc, ale już trudno i ja mam dzisiaj bardzo długi dzień, bo zaczynam teraz lekcję o 8 i kończę o 14:30. Cały czas przed kompem, naprawdę nie wiem jak to wytrzymam, bo wczoraj to już po tych ostatnich lekcjach, wiecie, ja włączałam tego TikToka, Instagrama, to się wszystko tak, wiecie, nawraca. Ja się cieszę, zostały 3 dni do świąt. Pokazałam wam dzisiaj rano, co było w kalendarzu i była to odżywka do włosów, a wczoraj był szampon, dlatego to się tak fajnie komponowało. No i to z takich szybkich wiadomości na teraz to tyle. Muszę ogarnąć teraz, gdzie mam ten angielski, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Odezwę się do was może, jak będę miała jakąś taką przerwę lunchową, powiedzmy, na kawę, bo jak na razie teraz ledwo żyję, chcę zjeść i jakoś tam mniej więcej w tle słuchać, co oni gadają, więc trzymajcie za mnie kciuki. Stwierdziłam, że nie zaloguję się teraz na jego hiszpański, bo naprawdę mam dość. To zdalne jest tragiczne, uwierzcie mi. My teraz mieliśmy 2 godziny angielski, godzinę wychowawczą i po prostu... Teraz aktualnie montuję vlogmasa. Stwierdziłam, że to mi sprawia większą przyjemność, także no, mus to mus. Dzień dobry, słuchajcie, dobry wieczór w sumie już, prawie w 9:30. Ja przed chwilą wróciłam od fryzjera i no nie powiem, godzina trochę taka nietypowa, bo chcę już iść spać, szczerze mówiąc. Jutro się szykuje taki dość aktywny dzień. Ja ścięcia jestem także bardzo zadowolona, to są po prostu prosto ścięte. Tutaj z przodu je tylko wycieniowałam, nawet już nie kazałam pani ich jakoś szczególnie układać, bo zależało mi tylko i wyłącznie na tym, żeby już szybko pojechać do domu. Jutro i tak je będę kręcić i w ogóle, wiecie, teraz idę spać, więc no serio nie miało sensu już robienia jakichś fal, loków, czegokolwiek. Kupiłam jeszcze skarpetki dla mojego taty na święta, bo w ogóle mam dla moich rodziców prezenty, ale jeszcze ich nie zdążyłam zapakować. I tak szczerze mówiąc, to nie wiem nawet jak, bo nie mam żadnego opakowania i tak w papier nie wiem, czy to dobrze wyjdzie, jak ja to zacznę tak owijać 10 razy. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie i to tyle. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja się z wami witam z moim strojem zdalnego nauczania, ze zdalnym. Zaraz się zresztą muszę zalogować, bo dzisiaj mamy wigilię na online. Naprawdę nie wiem, co to w ogóle będzie. Zobaczę, posłucham, może będą coś opowiadać. Zobaczymy. No i co? No słuchajcie, święta, święta. Teraz te 2 dni przedświąteczne wyglądają dość intensywnie, ponieważ dzisiaj spędzam przedpołudnie w domu, potem jadę do dziewczyn, bo robimy sobie dzisiaj wigilię. W ogóle pierwszy raz mam taką wigilię ze znajomymi i tego wręczamy sobie prezenty, także naprawdę wszystko się zapowiada super. Jutro już jest czwartek, czyli wiadomo, szał taki przedświąteczny, tutaj w domu będzie ogarnianie, sprzątanie. No a piątek wigilia, to taki jest mały spoiler, repertuar na nasze najbliższe 2 dni. Ja chyba aż tak za dużo nie mogę tutaj gadać, bo o ile się nie mylę, to zaraz właśnie muszę iść się logować w wigilię. No, 10 minut mam jeszcze, także zdążę zrobić coś do jedzenia. Lecimy do góry, przeżyjemy 1,5 godziny tylko, więc będzie dobrze. Jest za 5:09, żeby go załączyć, tak żebyśmy sobie mogli go zacząć. Sing about a holiday. Dzień, Michała! Super, o teraz już pokażemy Roxy na naszej pięknej wigilii. Pokaż choinkę, patrz jaka piękna choinka za nami stoi. To jest najpiękniejsze. Happy holiday, have a happy holiday. Oh, oh, oh. Singing for the sinners and the... No? Teraz życzymy sobie wszystkiego najlepszego. Zamiast opłatka u nas jest! No. Napój! My też to żeby wszystko było dobrze. Dobra!
Właśnie, musisz też coś powiedzieć, one tutaj gadają dużo. I wyglądamy A no właśnie, my też życzymy was sobie świąt. Właśnie, wszystkie słuchajcie, byłem. Świąt najlepszego, żebyście... No, Sylwestra udanego. No to za siaczki na świąt. Wszystkiego najlepszego, tak wiecie. Oka! Moja gwiazda! Dobra, chodźmy się. Sing for my savior, my slayer, sing. Ale w ogóle jesteś też miasto. Powiedziałam Laurze, że to moje. No, taka lula. Widziałaś 50+? Hejka wszystkim, jesteśmy właśnie u Gigi już w domu po kolacji, po rozpakowaniu prezentów. Nie wiem, czy powinnaś się w tym pokazywać publiczności. Nie. Nie wyobraźcie sobie za dużo. Odpoczywamy sobie teraz i zaraz włączamy jakieś filmy na Netflixie. O, mam! Będziemy sobie chillować, ogólnie prezenty mega udane. Może wam tym się udało zobaczyć, co dostałyśmy, ale w ogóle tak trafiony w dziesiątkę, że no idzie dosłownie. Ja no, najlepsze. Dostałyśmy takie piękne prezenty, że... Patrz, te kapciuszki wam pokażę. Czek. O, Roxy dostała takie piękne. No, jesteśmy mega zadowolone, a teraz właśnie szykuje nam się seans filmowy. No, zwykłą Amerykano czarną. Wielki jest zapięty do kamery. Nie dam wizy. Laura najbardziej na myślała przyrobić ufanie. Mam jego stylistycznie, pogadamy. Jakie ma ze mnie pytania? Drobne wywiady, dalej pytania. Czy zrobisz mi dzisiaj kawę jeszcze? Chyba nie. To był ten, ale... No chodź, to tak to jest z Igą. Mam moją kawę, Roxy przed chwilą pojechała do domu i zostaliśmy teraz w 3 na noc. Obejrzeliśmy przed chwilą film. Szkoda. No szkoda, no że zostaliśmy w 3, niestety szkoda. A czy ja dostanę może na przykład laty? O. Ty też nie wiesz, kolejne zamówienia lecą. Kolejne zamówienia lecą. Wycinać wszystko. No kurde, 8 godzin znowu będę coś montować. To wszystko wycinać. No, nie widać cię, Igus. Nawet możesz tak naturalnie wykonywać swoje czynności. Teraz recenzję śniadania u Igi. Kurde, tutaj na dwie kamery aż lecimy. Brawa, daj buziaczkę dla widzów. Dzień dobry, witam was w Wigilię już oficjalnie. I że mamy dzisiaj święta, to czas odpakować sobie nasz magiczny kalendarz adwentowy. Ostatnie okienko, szczerze mówiąc, to za szybko mi to zleciało. 24 mamy tutaj, całkiem duże opakowanie. Trochę ciężko jest to zrobić jedną ręką, ale jakoś damy radę. Zobaczcie. Chyba wiem, co to jest za produkt. Bardzo mi się w ogóle kojarzy. Widziałam go u wielu dziewczyn. No, powiem wam szczerze, że pięknie to się prezentuje. Już tyle z naszego kalendarza. Mogę go w sumie wyrzucić, choć nawet nie mam jeszcze takiej potrzeby. Ogarnęłam już wszystko do Vlogmasa. Idę teraz zrobić jakieś śniadanie takie na dół. Wiecie, no i tak jest już późno. Ja gościłam dzisiaj na 16, także sezon było bardzo wcześnie. Ale co najlepsze jest to, że wczoraj napadał nam śnieg i jest strasznie taka ładna, świąteczna aura. Plus też wczoraj, jak przyjechałam do domu, bo ja byłam u Igi na noc. Jak ja wczoraj przyjechałam, ja byłam padnięta. Ja myślałam, żeby się coś jeszcze odezwać, ale jak się położyłam na kanapę, to leżałam tak calusieńkie południe i w ogóle nie miałam na nic siły, więc odzywam się dopiero teraz, w piątek rano, także... Właśnie szykuję się na Wigilię, ponieważ jest już godzina 15 i będę sobie teraz kręciła włosy. Choć szczerze mówiąc, po tym jak mam fryzjera, zobaczcie, mam te przody mega, mega krótkie i to nie zawsze się tak super układa i stylizuje, także miejmy nadzieję, że teraz coś wymyślę. I dzisiaj w ogóle cały taki chillerski dzień. Wiecie, leżałam sobie na kanapie, nic nie robiłam. Najlepsze mieli goście, także czasu nie zostało za dużo. I teraz będziemy się bawić. Szczerze mówiąc, nabrałam już całkiem wprawy w kręcenie włosów i zajmuje mi to przy dobrych wiatrach 16 minut. Choć wydaje mi się, że teraz jak tutaj jeszcze jednocześnie gadam, to nie pójdzie mi to aż tak płynnie, ale zobaczymy. Już się tak rozgaduję, ta wyrówka jest z Babyliss Pro. To jest jakaś tytanowa i to pewnie będzie 32 mm. Włosy, jakbyście też pytali, zawsze kręcę jakby w odwrotną stronę, na przemian, bo one wtedy to jest taki trik na objętość. Wydaje nam się, że jest ich więcej. Po prostu są różne strony pokręcone. Teraz wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. Tu z zewnątrz. Spójrzcie w ten sposób, a teraz drugie paso będę kręcić do wewnątrz.
czas zapalić światło, bo robi się ciemno o godzinie 15:16. Czas zrobionych włosów nie na 18 minut, także elegancko. Moi drodzy, jak już widzicie, jestem wyszykowana. Czekam właśnie na moich gości, którzy przyjdą za 5-10 minut. No i zanim jeszcze zasiądę do tej świątecznej kolacji, to chciałabym wam życzyć naprawdę wszystkiego dobrego, co najlepsze na te święta. Spokoju ducha, miłego czasu spędzonego z rodziną bogatego gwiazdora, też na marginesie. W skrócie, udanych świąt, żeby wszystko się powiodło. Idę też pomóc mojej mamie do kuchni, zanim jeszcze nikogo nie ma. No i to tyle. Gdybyście się zastanawiali, co ubrałam na Wigilię, to postawiam na taką skórzaną, plisowaną spódnicę, do tego satynowa koszula, taka ona jest bardzo luźna, w ogóle oversize mi się wydaje, lekkie, bardzo falowane włosy, one i tak mi się już bardzo rozprostowały. Ja teraz lecę, buziaki, miłej Wigilii i wszystkiego co najlepsze. Moi drodzy, jestem już po kolacji. Mamy godzinę, żeby wam nie skłamać. 18:08. Przyszłam sobie teraz przynieść moje prezenty. W ogóle jestem taka czerwona, ale to po prostu wiecie się, najadłam, dużo ludzi w domu, tłoczno, głośno i takie uroki. Nie będę pokazywać wam moich prezentów, zostawię sobie je tak dla siebie. Nie było ich jakoś bardzo dużo, po prostu dostałam to, o co najbardziej prosiłam, także jestem zadowolona, że moje tutaj życzenia zostały spełnione. Jutro rano wyjeżdżam do rodziny, także kolędowania ciąg dalszy, zobaczymy, co tam się potoczy. Ja oczywiście jak zwykle przejedzona, najedzona, wracam teraz jeszcze do moich dziadków, wypijam jakąś kawę. No i będziemy tak sobie siedzieć w gronie rodziny. No zobaczcie, życzenia co chwilę mi przychodzą. To tyle, szybko się zaczęło, jeszcze szybciej się skończyło. Ja nie wiem, czy coś tutaj jeszcze mam, będę dużo mówić, bo szczerze jestem tak zmęczona i w ogóle wiecie, już mam tak ochotę tylko usiąść, odsapnąć. Ja tak jeszcze tutaj od siebie na koniec zapowiem, że bardzo miło mi było prowadzić sobie te vlogmasy. Wiem, że możecie nie być aż tak zadowoleni, bo one się pojawiały z ogromnym opóźnieniem. Nie było w ogóle to jakoś regularnie. Niektóre miały filmy po 5 minut, drugie po 15. Mam nadzieję, że wam się miło je oglądało, jakoś umiliło czas. No i co? Widzimy się za rok. We vlogmasy oczywiście, bo jakieś inne filmy planuję już wrzucać wam normalnie od stycznia. Jeżeli macie jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć u mnie w nowym roku, no to śmiało możecie pisać. No i jeszcze tak sobie teraz wspomniałam, że pewnie zobaczymy się dopiero w styczniu. No to również wesołego, udanego Sylwestra. Życzę wam bardzo miłej zabawy. Ja również też dziękuję za ten rok, bo przyznam szczerze, że troszeczkę nasza tutaj grupa się poszerzyła, za to bardzo dziękuję, za wszystkie miłe słowa, jakie otrzymałam od was w tym roku, więc no. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dla was najlepszego. Buziaki i my się widzimy już niedługo. Trzymajcie się.